Witam serdecznie moi drodzy z tej strony. Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, otworzymy sobie kolejną nowość, która pojawiła się u nas na rynku. Jak wspomniałem na niedawnym filmiku, gdzie otwierałem całego display boxa z kolekcji Premier League 2025, jest już ta kolekcja u nas w Polsce na stronie. Pani nie można zakupić. Znalazłem również produkty w Kerfurze, także zaglądajcie do Mpika, do Kerfura, do kolporterów, do kiosków ruchu. Tam na pewno je znajdziecie. No i co my tutaj mamy? W środku jedna karta Golden Baler, jedna limitka, jedna karta online. Starter pack oczywiście będą też saszetki, trzy sztuki plansza do gry no i tutaj na pewno na opakowaniu mamy Kevin De Bruyne, Odegarda tutaj Palmer Son więc jest sama śmietanka ok jak to wygląda na odwrocie cena moi kochani tutaj nie jest podana ale płaciłem 50 zł za zestaw, więc mniej więcej tyle, ile zawsze. Pusto, pusto. Tutaj mamy trzy saszetki, plansza do gry. Tak się ona prezentuje. Jakie mamy jeszcze produkty z tej kolekcji? Tutaj taki multiset. Starter pack jest pokazany co w środku również. Countdown, Kalendar czyli będzie kalendarz również adwentowy. Małe puszki, pocket Teens. Duże puszki. Tutaj mamy również jaka ilość kart w danym produkcie? Czyli tutaj 24, starter paku 18, plus oczywiście te limitki i tak dalej. 108 w kalendarzu, 24 w puszce, jednej malutkiej, 60 w dużej. No i też będzie kolekcja Plus Star Signing Booster Set więc zapowiada się bardzo ciekawie. No, i tutaj mamy wspomniane saszetki z limitką, z Golden Balerem. Karta online. I popatrzmy do albumu, jak to wygląda w środku. Jakie karty Golden Baler, Odegard, Watkins, Palmer, McAllister, Invincible, Foden, Mainu, Gordon i son czyli z tych najlepszych klubów tutaj mamy po jednym zawodniku do tego 320 bazówek 20 stadion 20 klub crest 6 super stoppers 3 high flyers 9 defensive heroes 5 powerhouses 4 relentless 9 midfield masters 5 model pros 4 karty Breakthrough, 9 Hypersonic, 3 Precision, 6 Adrenaline Rush, 9 Magic Touch, 5 Fire, 4 ICE, 9 World Class, 4 Phenom, 4 Hotshots, 1 Trofeum, 8 Golden Palerów i Invincible. Każdy zespół ma taką samą ilość kart. Tutaj są specjalne karty, czyli w sumie do zebrania mamy 468 kart plus limitki. Ok, a teraz przechodzimy już do unboxingu tych saszetek. Najpierw, może zobaczymy Golden Balera. Kogo trafiłem na karcie Golden Baler? No, z tych. Dziewięciu to chyba najbardziej bym chciał Odegarda, Fodena albo Invincible. I zobaczymy kto wpadnie. No proszę jest Cole Palmer z Chelsea. Czyli też nie ma źle. Cole Palmer Chelsea i teraz karta limitowana. Czy będzie z sygnaturą czy zwykła. Tutaj też można trafić różne. No i akurat mam zwykłą Tyron Minx z Aston Villa. No, piękna ta karta, powiem Wam. W takim okienku zawodnik. No i otwieramy trzy saszetki. Karta bazowa Edersona z Manchesteru City. Wharton Crystal Palace. Karta specjalna Phenom Bukayo Saka z Arsenalu, Relentless John McGinn Aston Villa i z bazówek Tyler Adams Bournemouth i Sangare Nottingham Forest. Mamy również stadiony. Tutaj Ipswich Town, czyli Beniaminek Następnie Magic Touch, Gabriel Jesus z Arsenalu. I pozostałe bazówki: Sam Johnstone, Crystal Palace, Bruno Fernandes, Manchester United, Ilia Zabarni, Burnemov i Vitali Janelt czy Janet Brentford. I ostatnia saszetka. James Justin z Leicester City, to też Beniaminek. Evan Ferguson, Brighton Hove. Logo Manchester United. To jest pierwsza specjalna. I kolejna World Class Woodfaes z Leicester City plus bazówki. No proszę. Col Palmer również wpadł na bazówkę i James Tarkowski z Everton. Czyli dzisiaj mamy tutaj Palmera. To jest zawodnik, który dwa razy wpadł. No i najważniejsze, że na karcie Golden Baler. Napiszcie w komentarzu, moi kochani, które karty z dzisiejszego odcinka najbardziej Wam przypadły do gustu, które się Wam najbardziej podobają. Wpadajcie również na odcinek, gdzie otwierałem całego display boxa na dużym kanale. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.